Witam serdecznie moich słuchaczy, mówi Barbara z Krakowa. Chciałam się podzielić drugą refleksją, bardzo ważnym tematem zresztą, jeśli mówiliśmy o przyjaźni, to cóż większego na świecie może być, jakie uczucie, jak nie miłość. Już tyle kazań było na temat miłości, miłosierdzia, ale dla nas chrześcijan to temat zawsze na czasie. Przeczytajmy sobie więc na początek hymn o miłości, ale przetłumaczony już na język współczesny. Uczynił tę parafrazę pewien misjonarz z dalekich krajów afrykańskich. Uderzają we mnie słowa, gdybym nie umiał przełożyć słowa krzyża na język miłości, byłbym niczym. Parafraza misjonarza 13 rozdziału pierwszego wiersza listu apostoła świętego Pawła do Koryntian, hymn o miłości, pod tytułem Chodzić w miłości. Jeśli posiadam doskonały język, którym potrafię mówić ich, krajowców, językiem, a nie mam miłości Bożej, dla nich jestem niczym. Gdybym miał dyplomy i stopnie naukowe i znałbym wszystkie najnowocześniejsze metody działania, a nie posiadłbym dotyku Jego miłości, która rozumie, byłbym niczym. Gdybym potrafił z powodzeniem argumentować przeciwko różnym religiom ludzi, dowodząc im, że są niemądrzy, a nie posiadłbym umiejętności jakby chrystusowego przybliżania się do nich, jestem niczym. Gdybym posiadał wielką wiarę i wielki ideał i wspaniałe plany, a nie posiadłbym Jego miłości, która hartuje, modli się, płacze i błaga, jestem niczym. Gdybym miał dla nich pieniądze, a nie posiadał Jego miłości, byłbym niczym. Gdybym oddał wszelką majętność, opuścił dom i przyjaciół, poświęcił się pracy misyjnej, znosząc wszelkie trudy i niewygody życia, a nie miał miłości, która rezygnuje ze swoich praw, wolnego czasu i osobistych planów, jestem niczym. Gdybym potrafił uzdrawiać wszelkie choroby i niemoc, ale ranił serca i uczucia pożądające Jego miłości, jestem niczym. Gdybym potrafił pisać wspaniałe artykuły i publikować książki dla zyskania poklasku, ale nie umiał przełożyć słowa miłości krzyża, jestem niczym. Tłumaczyć słowa krzyża to dać chociaż namiastkę tego, jako chrześcijanin, co dał i daje nam codziennie Jezus Chrystus. Najpierw, jak jesteśmy dziećmi, to winni nam przełożyć słowa krzyża rodzice, kochając mądrze swoje dzieci, chuchając, pieszcząc, obdarzając wszystkim, co najcenniejsze, ale również wymagając wdzięczności. Niestety często rodzice zapominają o miłości i zapamiętują się w zabieganiu o wyprowadzenie dziecka na wymarzony model. Czytałam w jednej z gazet artykuł pana Andrzeja Zarzeckiego o małżeństwie, które posiadając już wszystko, co w życiu mogło się osiągnąć, a więc piękne, wspaniale urządzone mieszkanie, luksusowy samochód i konta w bankach, zapragnęło całym sercem tego, czego brakowało im do szczęścia. Małego, ślicznego chłopczyka. Tu cytuję artykuł. Niestety urodziła się dziewczynka, do tego z płaskim noskiem. W ten sposób rozczarowała po raz pierwszy matkę i ojca. W miarę jak rosła, nos przybrał już ładniejszy kształt, ale Martę, takie było imię dziewczynki, trudno było uznać za piękność. Nie wiadomo po kim odziedziczyła pokaźną tuszę, skąd wzięły się u niej niezbyt mądry wyraz twarzy, wiecznie uchylone usta i zmarszczone brwi. Lekarze mówili o pewnym opóźnieniu w rozwoju. Nie widzieli jednak szczególnych powodów do niepokoju. Państwo nie zamierzali mieć dziecka opóźnionego w czymkolwiek. Zaczęli tytaniczną pracę, która miała trwać latami.
Marta potrzebowała dużo czasu, żeby nauczyć się każdej nowej litery, pojąć komplikacje dodawania. Ojciec ograniczył własne zajęcia do najbardziej niezbędnych wszystkie popołudnia i wieczory spędzał z córką, ślęczał z nią nad książkami, zeszytami. Ta troska zasługiwałaby z pewnością na szacunek. Jej efekty okazały się jednak tragiczne. Już w pierwszych latach podstawówki Marta pracowała w domu po 4-5 godzin. Gdy ogarniałem zniechęcenie, ojciec przypominał jej, że może kochać tylko mądrą córeczkę. Marcie zależało na tej miłości. To też zaczęła wkuwać od nowa. We wtorki i piątki chodziła na lekcje tańca, w niedzielę na basen. Rodzice byli pewni, że schudnie dzięki temu i że zacznie poruszać się z pewnym wdziękiem. Lekcji tańca nienawidziła. Wszyscy się tam z niej śmiali. Któregoś dnia płaczem próbowała wymusić pozostanie w domu. Została, ale ojciec nie odzywał się do niej przez 3 dni. Rozchorowała się ze zmartwienia. Jeśli mama i tata nie będą ją kochać, to kto? Ani w szkole, ani na podwórku nie miała przyjaciół. Dzieci popychały ją, nazywały grubą. Z biegiem czasu doszła do dużej wprawy w uczeniu się tekstów na pamięć. Zrozumienie tekstu sprawiało jej ciągle kłopoty. W 7 klasie siedziała z ojcem do północy, a czasem dłużej. Nauczyciele nie mieli pojęcia o gehennie uczennicy. Marta uchodziła za dziecko małe, zdolne, ale pełne dobrej woli i pracowite. W następnym roku ojca Marty opuściła nagle energia. Dziewczynka dostała kilka dwójek, a on przestał wierzyć w sens swoich wysiłków. Córka zrozumiała milczenie ojca. Wiedziała, dlaczego nie odrabia już z nią lekcji. Tyle razy tłumaczył jej przecież, że może kochać tylko mądre dziecko. Ona ma złe stopnie. Dzień później w dzienniczku Marty znalazły się aż 2 oceny niedostateczne. Nie wróciła do domu. W pobliżu szkoły rzuciła się nagle pod nadjeżdżający samochód. Przeżyła, ale z pewnością nie była to próba symulowania samobójstwa. Marta nie chciała już żyć. Lekarz, który uratował 15-letnią Martę, był przy tym, jak wracała do przytomności. Ledwie dziewczyna zrozumiała, że ciągle jeszcze jest na tym świecie, rozpłakała się i wyznała: mój tata mnie już nie kocha. Czytając ten artykuł, mimo pierwszego wstrząsu, jaki przeżyłam, przejmując się losem nieszczęśliwego dziecka, doznałam ulgi. Zaczęłam się ogromnie cieszyć, że mój niebiański ojciec kocha mnie taką, jaka jestem, z taką duszą, jaką posiadam, z naturą upartego grzesznika, jaka jest mi przypisana, i nigdy nie zapędziłby mnie w stres tylko dlatego, żem stała się jego idealnym dzieckiem. Powiedział mi bowiem, że kocha każde dziecko swoje i za każde poniósł męczeńską śmierć na krzyżu. Muszę więc przekazać to innym, dać im wielką nadzieję opartą na obietnicach mojego Pana. Musimy to uczynić wszyscy, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi. Niedawno w radiu wypowiadał się jeden z autorytetów w sprawach społecznych, że niedługo społeczeństwo polskie będzie się składało tylko z 2 grup ludzi: biznesmenów i nędzarzy w apatii, którym wszystko będzie obojętne. Na pewno to widzimy wszyscy. Ja dodałam głośno, chociaż wiem, że mnie speaker nie usłyszy, że jest jeszcze jedna grupa. Jest to dość liczna grupa szczęśliwców, wspaniała grupa ludzi Bożych, czekających na powtórne przyjście Pana i Władcy, Króla Królów. I mimo że dookoła lęgi groza, podnoszą głowy swoje. Jakże można nie czuć się radosnym? Przecież znamy jeszcze ze Słowa Bożego obietnicę, a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście
się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się tymi słowy. Jest to pierwszy list apostoła świętego Pawła do Tesaloniczan, rozdział 4, werset 13-18. Chyba nikt nie zaprzeczy, że z taką nadzieją w sercu ta trzecia grupa społeczeństwa, o której wspomniałam powyżej, śmiało może patrzeć w przyszłość. My, dzieci Boże, mówmy to innym, głośmy wokoło, pocieszajmy się nawzajem tymi słowy, a przede wszystkim lubmy się trochę. Ratujmy, moi drudzy, sytuację, bo chyba nikt nie chciałby żyć w społeczeństwie składającym się z tych dwóch pierwszych grup. Wiadomo, biznesmeni, nie odsądzając ich od czci i wiary, na pierwszym miejscu stawiają cel – zdobycie za wszelką cenę pieniędzy. Drudzy, stale utyskujący na swój los, nie pocieszą nikogo wokoło. Nie przełożą słowa krzyża na język miłości Jezusa. Może to uczynić tylko Boże dziecko. Boże dziecko pełne radości i nadziei. Boże dziecko budujące się na wspaniałym słowie. Boże dziecko rozsiewające ciepło, którego pełno w jego sercu, z uśmiechem na ustach, który jest wyrazem siły miłości Chrystusa. Któż zna wszystkie piękne pieśni rozsadzające serce miłością, te piękne modlitwy wypływające z serc dotkniętych Bożą mocą? Właśnie Boże dziecko. Wybrałam taką pieśń dziewczynną zbawionych, którą ja będę czytać, a wszyscy powtarzajmy w myślach. I powiesz w owym dniu: wychwalam Cię, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie, lecz Twój gniew się uśmierzył i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg jest zbawieniem moim. Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem. Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia. Powiedzcie w owym dniu: chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów. Przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Wznoś okrzyki, wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie święty izraelski. Jest to zapisane w Księdze Izajasza, rozdział 12, wiersz 1-6. Módlmy się więc. Wołajmy głośno do najlepszego naszego Ojca, najmądrzejszego, najwspanialszego i najczulszego z wszystkich ojców świata. Nie czyńmy jednak tego formalnie, a czynem, naszą postawą, naszym życiem, pełnym miłości do bliźnich. Pamiętam takie zdarzenie z Łukawicy. Nasz brat przyjechał z Australii, nie pamiętam jego nazwiska, i przekonywał nas, że siostra Ellen White poleciła nam codziennie czytać tę samą modlitwę i wpisywać swoje imię w miejsce, które podała z Pisma Świętego. Modlitwa wyrażała, co Bóg zrobił dla wyżej wymienionego brata. Ponieważ ów brat przyniósł sobie wcześniej siateczkę pięknych, kolorowych jabłek, zajadał się nimi, nikogo nie częstując. Mnie do dzisiaj pozostał obraz tego brata ze wspaniałym jabłkiem w ustach,
potażdy nam wszystkim ciekła ślinka, kiedy patrzyliśmy na niego. Nawet nie usiłowałam od tego czasu szukać tej modlitwy w Piśmie Świętym. Odczytuję za to słowa krzyża z pełnego obfitości jadła i owocu stołu naszych braterstwa z Lipnicy, którzy szczodrze obdarzają nas pod każdym nabożeństwie. Odczytuję słowa krzyża z pełnych pociechy słów siostry Alicji Ples z Wisły, która na tych chorych nogach opieką otoczy każdego przyjezdnego, nakarmi, napoi, wygodnie ulokuje pod swoim dachem, a bywa czasem, że jeszcze nie weźmie pieniędzy, jak ktoś nie ma. Odczytuję słowa krzyża z takiej na przykład pociechy. Kiedy byłam świeżo po depresji, zjawiła mi się we śnie sala szpitalna i wszystkie ciężkie przeżycia. Bywało, że dzwoniłam do siostry Reni Szczuckiej, zwierzałam się z swojego lęku przed nawrotem choroby. Siostra Renia poświęcała mi wtedy trochę więcej czasu i z wielką cierpliwością tłumaczyła: już nigdy, Basiu, nie będziesz miała depresji. Jesteś przecież w rękach naszego Pana, a i rodzina Twoja tak się powiększyła, że nie pozwolimy Ci chorować. Tak bardzo potrzebne mi były wtedy te słowa. Takie przykłady na szczęście można by mnożyć. Dałby Bóg, abyśmy w każdej sytuacji znaleźli czas i cierpliwość dla wszystkich, którym chcemy przekazać słowa krzyża, o co gorąco prośmy naszego Jezusa Chrystusa. Amen. A ja teraz mogę